dzisiejszym odcinku odmłodzimy sobie NSA, który jest 2014 roku, czyli ma już 10 lat, o te 10 lat, ponieważ właśnie na stole leży tutaj remat 2024 roku, również NS. Włożymy również nowy amortyzator, ponieważ ten jest po pierwsze na złą sterówkę, a po drugie jest, jak słychać i widać, zapowietrzony. Amortyzator jest tutaj nowy, tak więc trzeba będzie wykonać serwis zerowy i od tego właśnie zacznę. Oleju po prawej stronie trochę jest, po lewej niestety nie ma. Uszczelki są nasmarowane, gąbeczki nasączone. Tak więc czyszczę to wszystko i składamy to na nowo. Wieszając rower na stojach zauważyłem, że tutaj jest wgniecenie, a z tego amortyzatora cieknie, więc to jest chyba dobra pora na zmianę zarówno ramy, jak i amortyzatora. Ale to jest mocno dokręcona ośka, dobra, puściła. Generalnie rower będę najpierw rozkładał, w sensie najpierw rozłożę sobie tego, potem złożę tego drugiego. No mamy tutaj mega lekkie koła, bo mamy tutaj obręcze, nie wiem jak ja, ale są chyba jednokomorowe, tak mi się wydaje. Mamy obręcz Billy Bonkers, do tego dętki tubolito, więc te koło jest leciutkie. Kurde, ale ktoś tutaj mocno dokręcał te śruby, te koło z tyłu też jest tak dokręcone. Dobra, poszło. Właścicielem tego roweru jest Maciek, który robił backflipy bez nóg w momencie, w którym ja oraz wy na chleb mówiliście pep. Więc tutaj zawodnik klasy światowej, a nawet i międzygalaktycznej. Stąd mogą być właśnie takie nawyki, że jak jest śruba, to trzeba ją dowalić jak najmocniej się da, więc zobaczymy, czy inne śruby również będą tak podokręcane. Stary NS został rozebrany, czas wyjąć nowego. Jest on w takim bardzo ładnym, czarnym, matowym kolorze. No, wygląda naprawdę ładnie. Zdziwiło mnie to, że mam tu jakąś taką dziwną korbę i szczerze wam powiem, że nie wiem, czy support, który zamówiłem, będzie tutaj pasował. Zamówiłem tutaj również nowe stery, ponieważ tam były stery 1.1.8, ja zamówiłem taperet. Stery z NS Bike'a, ponieważ właściciel, tak jak chyba widać, jest fanem NS Bike'a. Zresztą nawet miał kiedyś inne rowery z NS Bike'a, na przykład karbonowego Snaba. Do końca wiem, na jaką długość przycinać tutaj steróweczkę, więc na razie po prostu wsadzę sobie te wszystkie nakrętki, które były w tym zestawie jednym oraz w starej ramie. Niby fan firmy NS-a, jak mu zaproponowałem, że założymy tutaj tańsze stery z Dartmoora, to powiedział, nie, chcę mieć NS-a. Teraz czyszczę zębatkę i mamy tutaj napis Dartmoor. No i chwila prawdy, czy ten support, który tutaj jest, będzie pasował do tej korby, która tutaj jest. No, niestety otwór tutaj jest całkowicie inny. Chwilę temu gadałem z właścicielem na temat tego, co można by tutaj zrobić. Powiedział mi, że ta korba, która tutaj jest, to jest jakaś giga dojebana korba z Odyseja, coś tam, się na tym nie znam. No i że zależałoby mu na tym, żeby ta korba się w tym rowerze znalazła. No na chwilę obecną no, trzeba iść cały czas do przodu, tak więc teraz zajmiemy się centrowaniem kółek, zobaczymy, czy są proste. Niestety, ale do takiego bicia trzeba zdjąć już oponę, tutaj przy okazji widzę, że niektóre szprychy są całkowicie luźne. Hamulec, jaki tutaj włożę, jest to ten sam hamulec, który był, czyli jest to jakaś stara formuła K18. No, widać, że hamulec już trochę leciwy, tutaj nawet jest już spękana jedna z uszczelek, więc nie chcę tego dotykać. Nawet nie będę próbował tego odpłeczać, bo domyślam się, że może być tak, że rozkręcę to i już tego nie skręcę. Jak już jesteśmy przy kierownicy, to w czasie poprzedniej rozmowy zapytałem się Maćka, co z tą kierownicą robić i powiedział mi, żeby ją przyciąć, żeby zostawić maksymalnie u góry jedną podkładeczkę, ponieważ jak robi bar hopa, to jest takie coś, że lecicie i nogi dajecie przed kierownicę, to mu to przeszkadza i boi się, że zahaczy, więc no, trzeba będzie przyciąć. Faktycznie nie chciałbym usiąść na takim czymś w czasie lotu. Piasta, jaką tutaj mamy, jest to piasta z NS-a, która już na chwilę obecną nie jest produkowana. Mianowicie jest to piasta, która nie ma tarczy hamulcowej, więc takich rarytasów już nie napotkacie. No i tutaj też jest plan, żeby to zostawić. Tak więc wlatuje adapterek na ośkę 15. Zobaczymy, czy tutaj trzeba jeszcze będzie dorzucać adapterek, który zdystansuje koło, jeżeli chodzi o, wiadomo, szerokość tego. Bajk jest pod setkę. Tu jest 110, w sensie ja w ogóle się nastawiałem, że tutaj też będzie piasta setka, bo myślałem, że
Tamten Marzocchi jest pod setkę, bo one zazwyczaj były na setkę. No i mamy kolejny problem. Kolejna rzecz nie pasuje. Several days later. Minęło kilka dni, w międzyczasie udało się ogarnąć niepasujące części, czyli piaste koło już zostało tutaj przeplecione. Do tego sztyca na grubszą, nie będziemy tutaj używali żadnych tulejek. Nowy zacisk sztycy, ponieważ w poprzedniej ramie zacisku sztycy w ogóle nie było. I do tego suport, który w teorii będzie pasował. Zacznę od włożenia koła, oczywiście przed włożeniem na ośkę nakładamy smar, najlepiej jakiś white grease. W ogóle się ostatnio dowiedziałem, że mówi się grease, a nie... No, że nie mówi się biała trawa, tylko grease. Następnie zmienimy sobie sztycę. Swoją drogą, jak ktoś wie, dlaczego tak w środku dzwoni i po co tam jest jakiś metalowy pręcik, to możecie dać znać, no bo w sumie nie wiem, a jestem ciekaw. Sztyca z Darpura, ale zacisk jest przynajmniej z NSA, więc myślę, że fajnie będzie pasował do ramy. Teraz to, co mnie najbardziej zastanawia, czyli czy ten support będzie pasować. A sam start zobaczyć, czy to w ogóle przechodzi przez ten support. Nie wiem, czy to ma tak ciężko wchodzić. Chyba ma, nie wiem, zaraz zobaczymy. Z opisu wszystko do siebie pasowało, więc w teorii, w praktyce też powinno pasować. Nie do końca wiem, ile podkładek powinno być po stronie napędu, więc tak na razie na oko dam, nie wiem, ze dwie, może trzy, dam w sumie trzy. Może akurat trafię, na pewno trzy to będzie za dużo, dam jedną. No a przy użyciu lekkiej siły wchodzi. To już szkoda mi ręki, więc dochnę to sobie po prostu młotkiem. No i przeszło. Jak tak teraz patrzę na tą linię łańcucha, to muszę to zdemontować, bo jedna podkładka to jest tak i tak tutaj za dużo. Pojawił się problem, ponieważ w trakcie wybijania korby wypadły łożyska. One się zakleszczyły na tej korbie, ale wpadłem na taki pomysł, że połączę sobie dwa klucze płaskie, włożę je sobie w imadło, tak żeby nic się nie stało zębatką i zobaczymy, czy to działa. Jak widać, poszło do góry, więc jeżeli coś jest głupie, ale działa, to wcale nie jest głupie. Więc wychodzi na to, że support prasowany, czas zobaczyć, czy tym razem korba będzie pasowała. Udało się dokręcić korbę, teraz kolejne ważne pytanie, czy uda się zdemontować, ponieważ zgadzę, że nie było tutaj zmiany już od kilku lat, a korba jest stalowa, więc mogło się... O, puściło. Chciałem powiedzieć, że mogło się zapiec, ale ta jedna puściła, zobaczymy, jak będzie z tą drugą. Ta druga gorzej, więc pozwolę sobie zdemontować rower. Zlecza mówiąc, jest to mocno dokręcone. Myślę, że taka elegancka przyduszka powinna tutaj pomóc. O, i pomogła. Są to platformy z NSA w czarnym kolorze, więc będzie pasowało do zacisku, do ramy. No w sumie do wszystkiego będzie pasowało, bo są czarne. Przed założeniem na gwint dam troszeczkę smaru, tak żeby nic tutaj nie skrzypiało oraz żeby platformy się nie zapiekły. No i przed nami ostatnia część tej całej zagadki logicznej, czyli czy długość łańcucha jest ok. No i po przybliżeniu łańcucha okazuje się, że nawet nie mamy nadbiar, więc koło będzie można cofnąć. Żeby nie zakładać brudnego łańcucha, ponieważ jest to jakiś syf, to go po prostu wyczyszczę. Po chwili zabawy udało się łańcuch doczyścić, pozostaje mi jeszcze tylko napiąć koło, ale tym was już nie będę męczył. Napiszcie, ile obstawiacie, że podskoczyła wartość roweru, a ile zostało wydane na naprawę. No i to w sumie tyle. Do następnego razu. Cześć!